Myślę, że pierwszy trening, na który przyprowadziła mnie moja mama, znała ówczesnego dyrektora sportowego Polonii i zaprosił mnie na trening i przyszliśmy razem. Moim pierwszym trenerem był Janusz Domaracki i on prowadził mnie tak naprawdę do końca wieku juniora. Od początku z nim trenowałem. No, początki na Saharze były śmieszne, no bo oczywiście strasznie się kurzyło po treningach. Mieliśmy 2 kg piachu w płucach, ale oczywiście każdy z nas chciał grać w piłkę, więc to nam nie przeszkadzało. To nie będzie zaskoczenie, Zinedine Zidane. No, ze względu na umiejętności, na styl gry i na podobną pozycję. Od zawsze lubiłem Manchester United. Nie wiem czemu, po prostu tak jakoś zawsze kibicowałem. Pierwsza koszulka, jaką miałem, jaką dostałem, to była koszulka Barcelony. Aczkolwiek żadnego zawodnika na niej nie było, bo była czysta. Ale co mogę powiedzieć, to był trzeci komplet wtedy Barcelony. Najciężej go było dostać i to wyróżniało tą koszulkę. Nie przywiązuję jakiejś wielkiej wagi do tego, co jest moim ulubionym filmem. Jeżeli coś mi się spodoba, no to na pewno chętnie obejrzę to jeszcze raz, ale ciężko mi jest wybrać jeden tytuł. Może Anioły i Demony, Kod Da Vinci, coś w tym stylu. Zaraz za mną, no to Tomek. Tomek Wełna jest taki naprawdę zabawny i w ogóle się nie obraża. Mikołajki, w zeszłym roku wpadliśmy na pomysł, żeby zorganizować sobie i rozdać prezenty. Zrobiliśmy losowanie. Kwota była do 50 zł. Oczywiście prezenty mogły być przydatne, ale też śmieszne i myślę, że większość osób się na tym skupiła i naprawdę kilka ciekawych pomysłów było. No i ja ze względu na wiek dostałem krem na zmarszczki na przykład. Wtedy była sytuacja, że nie strzeliłem karnego z Wikielcem, więc też książkę jak radzić sobie z presją podczas rzutów karnych. Przed rozpadem Polonii, bo wtedy naprawdę tworzyliśmy super grupę i mimo warunków, mimo sytuacji trzymaliśmy się razem i można powiedzieć, że wszystko robiliśmy razem. Na pewno ciężki mecz pod względem emocji, bo wiedziałem, że to jest mój ostatni na tą chwilę mecz z Polonią w Ekstraklasie, więc myślę, że to na pewno najbardziej mnie bolało. Myślę, że ta pierwsza bramka w Ekstraklasie strzelona na Legii. Zremisowanym 1-1 mecz. 65. minuta spotkania, po raz kolejny obsłużony dobrym podaniem Mierzejewski. Na lewej stronie zostawił piłkę Jaroniowi, ten szukał strzału, piłka odbiła się od obrońcy Artura Jędrzejczyka i wpadła niespodziewanie pod nogi innego obrońcy, tyle że Polonii Warszawa, Łukasza Piątka. No myślę, że to nie będę oryginalny, oczywiście konsola do gier, ewentualnie też lubię planszówki. Na tą chwilę Paryż. Obiecałem to synowi. Bardzo chcę zobaczyć wieżę Eiffla i ja chcę mu w tym pomóc. Myślę, że tak, aczkolwiek nie będę go do tego zmuszał, nie będę namawiał, będzie robił, co będzie chciał. Zawsze wchodzę na boisko lewą nogą. Czymś, co kocham i klubem, z którym chcę awansować do Ekstraklasy.